Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w czwartek 3 lutego, a na dzisiejszy dzień następujące słowo zostało nam przeznaczone do odczytania z pierwszej księgi kronik: Wybaw nas, Boże, zbawienia naszego zgromadź nas, abyśmy sławili święte imię Twoje. I z Ewangelii Jana z 17 rozdziału: Jezus modlił się: Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Aby byli jedno jak my. I słowa modlitwy Albrechta Durera. O panie Jezu Chryste, zgromadź swoje rozproszone owce swoim głosem. Przez swoje boskie słowo w Piśmie Świętym, ześlij nam swojego ducha, abyśmy dzięki niemu rozpoznali Twój głos i nie podążali za żadnym innym wezwaniem. Właściwie w te ostatnie dni ferii, przynajmniej w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym codzienniku, w dzisiejszym rozważaniu. Mam nadzieję, że Wam w czasie ferii trochę bardziej dopisuje pogoda niż nam tutaj na Mazurach. Ale nie o pogodzie chciałbym dzisiaj mówić, a właściwie odnieść się do tego słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy. Słowa... Które szczególnie to z Ewangelii Jana jest, myślę, nam bardzo dobrze znane i szczególnie w ostatnich tygodniach bardzo często wspominane, dlatego że jest to fragment modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, w której padają te jakże znane i ważne słowa, aby wszyscy byli jedno. Jest to więc ta modlitwa, która jest taką. Mantrą wręcz, czy takim hasłem, modlitwą, którą odmieniamy i powtarzamy na wszystkie sposoby przy okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, i bez wątpienia są to bardzo ważne słowa. Bez wątpienia są to słowa i modlitwa, którą powinniśmy powtarzać, bo na pewno, pomimo bardzo wielu pozytywnych przykładów i doświadczeń ruchu ekumenicznego, jeszcze w wiele i w wielu miejscach, i na wielu płaszczyznach jest przed nami, jest do zrobienia, do osiągnięcia. Ale ja chciałbym dzisiaj właściwie poszerzyć trochę rozumienie tych słów i chciałbym zastanowić się nad tym, czy ta jedność, o której tutaj mówimy, o którą modlił się Pan Jezus. Nie powinna także być poszerzona, czy nie powinna dotyczyć także innych płaszczyzn naszego życia. Bez wątpienia, ekumenia, pojednanie wszystkich chrześcijan jest rzeczą ważną, ale nie jest to jedyne pole, na którym my, jako ludzie, jako społeczeństwa, jesteśmy podzieleni. Podzieleni jesteśmy w naszych rodzinach, w naszych parafiach, podzieleni jesteśmy jako społeczeństwo. I to też na bardzo wielu różnych płaszczyznach, jak chociażby tej politycznej, czy tej dotyczącej ochrony zdrowia, szczepień i wielu innych płaszczyznach. Jesteśmy także podzieleni jako narody, jako państwa. Wszyscy, myślę, w ostatnich tygodniach bardzo mocno odczuwamy niepewność i lęk przed tym, co dzieje się za wschodnią granicą naszego państwa. Obawiamy się, że te straszne demony przeszłości, dotyczące wojen i konfliktów, które znamy przecież tylko i wyłącznie z historycznych podręczników, mogą stać się kiedyś naszą rzeczywistością. Wiele jest podziałów, wiele jest nienawiści, wiele jest kłótni, wiele jest sporów między nami, ludźmi, na każdej możliwej płaszczyźnie naszego życia. I dlatego myślę, że ten dzisiejszy dzień, jak każdy inny zresztą, jest dobrym, dobrą okazją do tego, by po pierwsze, o tą jedność się modlić, o jedność wszystkich chrześcijan, o jedność społeczeństw, o jedność narodów, o jedność wszystkich ludów, byśmy zrozumieli i odkryli to, że przecież właśnie w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy równi i nawzajem sobie ten szacunek i miłość powinniśmy okazywać. A po drugie, ten dzień jest także dobry, by nie tylko się modlić, ale także by Tę jedność uskuteczniać. Zachęcam Was do tego, by każdy z nas zrobił dzisiaj coś, co przysłuży się właśnie budowaniu jedności pomiędzy ludźmi. Życzę Wam dobrego, miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.